Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Ada z kanału Simulation Games Geek. Witam was bardzo serdecznie w Black Tank Dalsze przygody Jagi. Jestem sam ciekawy, co dzisiaj będzie. Ci co oglądali poprzedni odcinek, troszeczkę ściszę. Ci co oglądali poprzedni odcinek, no to widzieli, że działo się. Działo się naprawdę bardzo zaskakujące były niektóre elementy. Naprawdę tutaj autorzy gry mocno się postarali, żeby to wszystko tutaj nam zrobić. Także zapraszam serdecznie na Black Tail, czwarty odcinek. No i cóż, zaczynamy. Niech się wczyta. Jesteśmy. Pamiętacie, tutaj wzięliśmy nową maskę. Tutaj siedzą boboki. Trzeba z bobokami tutaj. Co ona zrobi z tą nową maską? Do chaty? No dobra. No to co, idziemy do tej chaty, nie? W ogóle się tutaj trochę rozejrzę. Zgodnie z... It's like the legends are knocking on our doors. See this old statue? Uh-huh. An idol of some ancient god. Pay your respects and shoot it. Idol błysku, traf go, aby dowiedzieć się, gdzie przenieść. To jest tu? Muszę w to trafić? A, to tak to działa. Old gods are dead. Dobra, taki teleport. No dobra, jak taki teleport, to taki teleport. Ale tu jest ten most. Czekajcie, no ten most przecież. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze. Tu chyba nic więcej nie ma. Tu jest jeszcze bobok. No on tam na pewno spadnie. Ale okej, okay, ale tu się można wspiąć po tym. Czekajcie, to ja tu zejdę sobie. Mnie to kusi, żeby tutaj zobaczyć, co tu jest. Bodajże Marcin tutaj polecał, żeby sprawdzać. A gdzie, o, gdzieś tu bobok spadł. Czekajcie, gdzie tu jest ten bobok? Jest, leży bobok. Dobra, to boboka bierzemy. I co, i tutaj więcej nic nie ma? No nie ma, ja tak czy siak sobie zrobię tutaj. Dobra. Dobra, nic nie ma, to nie ma, to włazimy na górę. O, tutaj czekajcie, jeszcze są jakieś strzały. Nie wiedzieć skąd, ale są. Tu do tego poboczka sobie strącimy. Co ona zrobi z tą nową maską? W ogóle właśnie, jeszcze raz pokażmy, gdzie tu jesteśmy. Tu, aha, tu i tak nigdzie nie przejdziemy. Dobra, no to idziemy do chaty. W ogóle zerknijmy, słuchajcie, na dziennik nasz i zobaczmy, co tutaj. Czarny ogon. To trochę takie przypomnienie dla tych, co nie widzieli wcześniej. Wygnana z osady i oskarżona o konszachty z Wiedźmą Babą postanowiła wyruszyć z misją odnalezienia siostry oraz przyjaciół. Tajemniczy głos zaprowadził ją do chaty, będącej królestwem wspaniałego czarnego kota. W środku działy się niewyobrażalne dziwy. Maska Jagi po umieszczeniu jej na nieznanym idolu ujawniła ścieżkę z okruszków, a podążając nią, Jaga odnalazła niepokojącą, acz znajomą lalkę.
Po jej dotknięciu przed Jagą rozsunęła się wizja. Wizja szkaradnego monstrum odbierającego komuś życie. Dragoj został zamordowany przez babę 3 lata temu, wkrótce po desperackiej ucieczce Jagi. Obudziła się w znajomym miejscu, nieopodal Czerwonego Dębu, którego przez cały ten czas poszukiwała. A mimo to Zory nigdzie nie było. Zanosiło się, że to jeszcze nie koniec. Obok drzewa stał antyczny idol. Czuła się osądzona, choć nie wiedziała przez kogo. Na twarzy idola pojawiła się kolejna maska. Ponownie czuła się bezpiecznie. Pamiętała, że poprzednim razem droga otworzyła się po położeniu maski na idolu w chacie. I choć nie było jasnym, jak dokładnie jej los wiązał się z krainą, wiedziała, co ma robić. Chata wciąż kryła tyle samo pytań, co odpowiedzi. Dobra, idziemy do chaty. Trzeba to trzeba, nie? Dobra. No jesteśmy. Trzeba sobie na nowo poprzypominać tutaj te wszystkie ruchy, całą klawiszologię. Mówię, ja pomiędzy gram sobie w Dying Light i tam całkowicie, czy całkowicie, nie tak całkowicie, no ale jest trochę inaczej. I to mnie właśnie troszkę myli. Dobra, idziemy teraz do chaty baby. Nie baby. Tak, baby, bo my jesteśmy Jagą, a tam jest baba. Zjedzmy jagódki. W ogóle, czekajcie. Aha. Dobra. Tutaj to rośnie. A tu rosną kwiatki, dobrze. Idziemy, położymy maskę znowu. O, tu jakiś ogień płonie. Tego wcześniej nie było. Ojojku. Rapuchy mają dla mnie podarki. I have a spider, a Sherlock or two, a serpent's scale. A dragon's will do. To jest ta lalka chyba. Co tu się teraz wydarzy? Początek wiosny. Where did I? Oh, a, to jest cała ta historia. There. Every year, when the day becomes equal with the night. Dobra, wiecie co? Może. The people from the village prepare to send the old bad winter into the great beyond. Meaning, they would try to kill winter. Good luck with that. That year was much different. There would be no joyful celebrations, as a series of unfortunate events has cast its shadow upon the village. For the young, however, the old tradition was more than a practice of faith. Some teenagers decided to break the ban, each for a reason of their own. Dragoj seemed oddly reluctant to go deeper into the woods that day. Yet Zora, the bolder one of the twin sisters, wasn't going to give up on the plan she had. I'm going anyway. You two can take care of the statue here. Dragoj and Jaga had been friends for years, but there was clearly something more subtle between them as well. Why fall in love when you can fall asleep?
Now, where was I? Ah, yes. Dragoy and Yaga, yes. There they are. My folks said we shouldn't build the effigies anymore. Now that Baba's back. Said Dragoy. But I made up this story that this time we're making it to ward off Baba, not the winter. And guess what? They didn't mind anymore. You need to be careful, Yaga. Now, people talk trash, and you probably don't realize what kind of crazy ideas they can come up with when they fear for their children's lives. Yaga wasn't really listening. All she could think of was a tiny gift she brought for Dragoy. Her heart pounded when she reached for it. The boy glanced at Yaga's mask. Take it off. Just for once. No! She answered and flinched, but he wouldn't quit insisting. Dragoy! No! Oh, will you stop playing the goddamn prude? You're a lunatic, just as they say you are. He cried out violently. She couldn't believe her ears. She used to call Dragoy a friend. Oh, whatever. Let's go. We have to find Zora. I think I know where she's at. Grunted Dragoy as he stood up. A wounded pride tempted him to do something he would regret until the very end. As they walked through the... mysterious this and that... Oh, here's a good part. After leading the way for a good while, the boy stopped in the middle of a clearing. Go! A pack of men from the village jumped out of the bushes and took the dazed girl by surprise. You've made up your mind after all. That's a good boy, said one of the men. Treachery plagues the lesser minds. Doesn't it, Dragoy? Light the fire and bring in the goat! Time to cleanse this waif of the witch's touch. As Yaga looked at the scapegoat brought by the villagers, a familiar voice grew in volume in the back of her head. You've let them treat you like trash all these years. And now you're even gonna let them cut you open? Let them burn you alive? Let me answer this for you, princess. No i taka to była historia. Trochę dla przypomnienia to tutaj daliśmy. Cześć Paweł, witaj. Dobry wieczór. He's waiting for you. I know. No i dobra, gdzie mam tą maskę położyć? Aha, to jest tylko mapa. Very nice. Just make sure to dust it off once in a while, will you? Ciekawe, ciekawe, to tutaj są te, ale to za chwilę tam dojdziemy. Idę na górę. You know what to do. Cześć Paweł. Drugi Paweł. Sheesh, what's gotten into you, princess? Nothing, it's just... I wonder... Who I am? Seriously. Is it true what people say? That I'm the witch's eye in the village? Witch's eye? Princess, please. Witches or Baba's, it doesn't really matter. So, are you Baba? You're gonna give me wrinkles. You actually can be funny sometimes. But Dragoy's death... Wasn't it you? Wasn't it... me? Think what you want. Now. Press the seal. I'm not here to do what you tell me. I have to go after my friends. I need to find Zora. Taking over the hut means ridding the land of the roots. And that means you're gonna reach all the memories you need. So yeah, you are here to do what I tell you. Fine.
Oj, oj, dzieje się. Sorry za spóźnienie, nie dostałem powiadomienia o rozpoczęciu. Spokojnie, Paweł. Nie ma stresu. Także rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie. Znowu? Mam iść za ścieżką z okruszków? No dobra. Ale jeszcze zajrzyjmy do kotła. Może coś... Może coś możemy tutaj zrobić. Szklane pantofelki, zryw. A tu mam jakieś informacje o tym, coś chciałbym się dowiedzieć. Klątwa kozy, klątwa zająca. Tutaj klątwy kruka jeszcze nie mamy. Zobaczmy tą kozę. Tylko chciałbym jakieś informacje. O, tutaj są informacje. Dobra. To umiejętność wymaga zaginionej strony do odblokowania. Dobra, to jeszcze wracajmy do tego zająca. Co ja tu mogę? Trwale zwiększa maksymalne zdrowie. Zapewnia 3 dodatkowe punkty many. Dobra. Fala uderzeniowa bliskiego zasięgu. Co ja tu mogę? Ale to chyba już mamy. Dobra, zróbmy to naciąganie szybsze. A, tego nie możemy. Nakładanie strzału jest znacznie szybsze. Stwórz 2 strzały klątwy w cenie jednej. To musimy jeszcze znaleźć. A to miotło, które... Aha, ale miotło już mamy. Dobra, to co ja mogę? Mogę tylko tu. Możesz wytwarzać... O, klejące strzały będziemy mogli robić. Dobra, możesz nosić 6 dodatkowych klejących strzał. Ponadto trujący całun i klejące strzały mają większe pole rażenia. Zwiększają szansę, że umierający wrogowie upuszczą miód. Strzała klątwy klejąca. W danej chwili możesz być aktywna, może być aktywna tylko jedna klątwa. Możesz przełączać się między odblokowanymi klątwami przy kotle. Dobra. Czyli mogę na przykład klątwa zająca. Na razie będziemy w klątwie zająca, bo tutaj to... Ale tutaj mamy jeszcze jakąś już klątwę kruka. Tutaj się coś odblokowało. Nie wiem tylko, co to daje jeszcze, ale może coś się dowiemy. Umiejętności muszą być utworzone w kotle. No to wiemy. Umiejętności zaginionych stron, to wiemy. Niektóre umiejętności należą do pewnych typów klątw. Uważanie pewnej liczby umiejętności danego typu odblokowuje klątwę. W danej chwili może być aktywna tylko jedna klątwa. Możesz przełączać się między tymi klątwami przy kotle. Naciśnij, aby zobaczyć informacje o umiejętnościach. No dobra. Nic więcej się nie dowiedzieliśmy. Okej. Dobra, to zostajemy jeszcze tu przy zającu. To jeszcze możemy. No dobra. No to chyba wszystko, co możemy tu zrobić. Dobra. Cześć, Filip. Tak, wiem, Filip. Mojej mamie się trochę wygłubia. Dobra, wracamy. A, mam jedno serducho więcej teraz. No to idziemy znowu za okruszkami. Ale spójrz, o, tutaj musimy chyba dojść. No to idziemy za ścieżką okruszków. Weźmiemy tego kwiatka, bo kwiatki się przydają. Dobra, idziemy. Another path has opened here. A, bo to jest kolejna ścieżka. Tutaj jeszcze nas nie było. Czekajcie,
No tak, bo myśliśmy tędy, tutaj w stronę borowego Jacka. Borowego i Jacka, czy jakoś tak, tych grzybów w każdym razie. Dobra, kwiatki to ja biorę. Jeszcze pozbieram trochę tych patyków. One się na strzały przydadzą. O, możemy wytwarzać. Tylko czekajcie, aha, dużo miodu trzeba mieć. I tutaj tylko patyki i te, dobra. No to strzelamy i jesteśmy tutaj. Chyba. Kot mówi. Proszę. Czekaj, tutaj coś jest? Nie, to chyba tylko są skały. Hey there, furry friend. I don't remember you being all that chatty before. I'm pretty sure I heard the two of you having... well, see you later then. He's either messing with me or I'm losing it. Or both. Był taki dawno temu, nie wiem, to chyba w latach 90. Tak mi się wydaje. Był serial. 7 życzeń. Ma się też o gadającym kocie. Nie wiem, czy znacie. Paweł Krymarys pewnie pamięta. Tam byliśmy, to chyba tu musimy iść. Gdzie to spadło? Tu. Dobra, już myślałem, że gdzieś to wystrzeliło. Dobra, tego pęczaka. Pyk. It's been a while since I've lost been here. 2 years ago. During midsummer night. Jak tu ładnie, proszę państwa. New land, new possibilities, new children to snatch. Jeez, girl, I'm kidding. Dobra, idziemy tutaj zostawić kwiatka. Dobra. Mamy już miejsce do odradzania, gdyby nam się coś złego stało. Tutaj bobok. Dobra, skorzystajmy z tych strzał. Zobaczymy. Za to plasterek miodu. Nawet 4 plasterki miodu. Z tego mamy. No to nawet fajna jest ta strzała. Podoba mi się. Oj, spudłowałem. No i znowu, kurde, nie ruszaj się. O, dobra. Mamy to. Idę tam dalej pozbierać. Miodek. Pyk. O, tutaj jest ten... Pyk. Pyk, bo to się przydaje potem. Ojejku, dziadostwo mnie tutaj dziabnęło. Znowu nie trafiłem.
Ktoś mi idzie dziś. Mam coś, problemy się z celowaniem. Znowu nie trafiłem. Co za chłop. A to jest ta róża czerwona. Róża czerwona, biało kwitnie bez. Już tak z bliska tuż chyba nie dało się nie trafić. Także ja tu jeszcze pozwiedzam sobie, bo fajne rzeczy można w takich miejscach odkryć. Tu się stanęło się. Co to jest? Co to za paszczur? Boruta! Ojej! Judging them with her own soul. Why'd she fear the one who offers only that which helps us all? I know this old devil. Watch out for his words. What does he want? Business. But you can refuse. Heed me. Heed, for I will say it once. Maybe twice if you insist. Clever bird who hunts with wits, hardly ever shuns my gifts. Cześć, Damian. What say you? Nie, nie podpisuję, nie, nie. I'd rather not. So be it. Ja miałem tego pana. Miałem tego pana za sąsiada przez 20 lat. Dużo się o nim nasłyszałem. Nasłuchałem, znaczy się. Także z Borutą to wiem, że nie można dobijać targów. Dobra, tam purchawę. Oj, tutaj co tak ciekawie trochę robi. Nie wiem, czy tam warto iść, ale może tam warto iść. A tutaj znowu te mrówki. Nie, znowu im odmówimy pewnie. We have captured a prisoner of war. The stickbug dare to denounce my superiority. Superiority of the Legion. Oh? Then how come it lives still? I have seen you take interest in their lives. Tell me how to punish their kin in the most severe of ways. Okłamiemy, patyczaka trzeba ochronić. Are very sociable. I'm sure they would spread the word of the Legion's fearsome doings. They are to be released to spread the word of the Ant Legion's unstoppable advance. No. Dobra, przejdę się tędy. O, taki ładny słonecznik. Ja tędy nie przejdę. Dobra, przyszliśmy jakoś. Tutaj coś jest ciekawego. Ojojoj. Jakieś ciekawe rzeczy tutaj. Co tu tak na mnie warczy? Nie lubię, jak coś na mnie warczy. Tu coś śpi. Nie warczy. Tylko nie wiem co i nie wiem gdzie. A, tu. No dobra. Idziemy do tej chałupy. Bo tego czegoś tutaj. Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem tu. To są jakieś kokony. Dużo miodu znowu. Nie wiem, czy dobrze robię, że tu idę.
chyba że najpierw spróbujemy pójść jednak nie tu, tylko tam, gdzie każe fabuła. Ja może wyprzedzam teraz fabułę. Co to? Dobra, ciekawe, ciekawe. Ale ciekawość mnie zżera, żeby tutaj iść. Powiem wam szczerze. Tutaj nic się nie dzieje na razie. To może później to się uda. Czekajcie, może jak tu zrobię. Idźmy tutaj, zobaczmy, co to w ogóle. To jakaś winda czy coś. Ale tu chyba też nie działa. Dobra. Może później tutaj fabuła nas przeprowadzi. Tam jeszcze się przejdę. Zobaczmy, co tutaj słychać. Też na razie nic ciekawego. A co tak cicho na czacie? No widzisz. Wszyscy może oglądają. Dobra, słuchajcie, idziemy według mnie teraz tutaj w miejsce tego okręgu. Po to, że... A, bo my jeszcze za tą ścieżką z okruszków mieliśmy podążyć. Dobra, wracam do tych okruszków i pójdziemy sobie tamtą ścieżynką. Ta ścieżka była gdzieś tutaj. Dobra, idziemy. Bo ja tu jestem taki niesforny i lubię tutaj grzebać. O, jaki ciekawy królik. Dobra, gdzie są te okruszki? Tu są okruszki. Dobrze, to idziemy. Ale tam są jakieś boboki. Dobra. Idziemy dalej tutaj za okruszkami. No i co dalej? Aha, dalej to ja muszę tak zrobić, dobra. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki. To mi się podoba. O, tutaj mamy ognisko. Tu mamy tylko pająka. Strzały. Podoba mi się. Piórka też mi się podoba. Tu jest kotek, ale kotka nie potrzebujemy. Bierzemy patyczki. O, znowu coś ma dla mnie. Bardzo fajnie. Miodek przyda się. Dobra. A jest kapliczka. Tu możemy włożyć kwiatka. Dobra, idziemy dalej. O, tu jest patyczak. Patyczak. Ulubione zwierzę Chucka Norrisa. To patyczak. Jakby ktoś nie wiedział. Taki suchar. Gratis. Kto strasznie nakruszył? Dobra, zjemy trochę jagódek. O, tutaj kolejna postać. Wiecie co, ja tu jeszcze... Tu może coś złowić można? Nie, tutaj nie ma nic do łowienia. Ale te... No dobrze, już idę do ciebie, drogi kolego. Powinno coś być, Damian. It's good to see you too. What happened? One of the souls won't rest until it gets its eye back. Supposedly, a rose stole it. Can you believe it? What can this mean?
Dobra, powiemy prawdę. Demons, which steal Miser's eyes, and they make the eyes look at their most prized possessions forever. Oh, Miser's eyes? So it's Miser's soul. Vers might want to know about that. Thank you, miss. No. Damian, no tak. Znajdźcie się chwilkę. Spokojnie. Tak, wiem, że jak nie odbierzesz, to dzwonisz. Oczywiście. Także nie, spokojnie. Jutro nie planuję jakiejś... Tam się da wejść. Co to było? No, tam się wejść nie da. Dobra, to jest znowu ten... A nie. Jak to było? O. Pięknie. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Ja nie wiem, czy poszliśmy... A, tu można coś połowić. Dobra, idziemy sobie połowić, trochę powędkować. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. O, i mamy rybkę. No i fajnie, ale chyba z samości. No dobrze, tu bierzemy piórkę. Tam chyba wracamy, bo tutaj nie widzę tych... Nie widzę tych okruszków. Gdzie jesteśmy? A, już chodzimy tutaj w tym kręgu. Znowu jest Boruta. A tutaj co to? Tak się nie da. Co to było? Oj, oj, oj. Ja tych nie lubię. Ja tych nie lubię, bo to są te skurczygnaty. Co to było? Co to? Co on? A, miotło. Lucky bastard. Would have been a lot worse if I got to him first. O, jeszcze te gnojki tu przyszły. Ja pierdziele, co tu się dzieje? A jeszcze ty. Dobra, trzeba miotło zrobić. Tu czegoś brakuje? Chyba nie. Jest dobrze. Co to było? Dobra, ale wracamy chyba do tej do ścieżki, jakkolwiek to nie brzmi. Ja chyba gdzieś zboczyłem z drogi. Dobra, tutaj sobie troszkę nadrobimy życia. Dobra, stąd przyszedłem. Tutaj jest okruszek. Oj, 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 i teraz się jeszcze zatrułem. Jezus. Dobra, jak to wypić?
tu jeszcze jest babok, a on to pewnie spadnie. A, tutaj jest jakiś jeszcze jeżyk. No dobra, masz. Dobra. Ale jak tutaj sobie... Jak się napić? Aha, 4 trzeba użyć. Dobra. Już. Antidotum mamy. Nie, że jak gra wiedziała, co ja. Coś Borutę pamiętam z jakiejś kolonii, ale które to było, nie pamiętam. Wiesz co? Boruta to jest właśnie tutaj z moich stron. Dokładnie swoją siedzibę miał w Łęczycy. To był szlachcic. Oj. Spierdzielaj, Adaś. Okej. O, to fajne są te strzały. Podobają mnie się. Tylko troszkę tutaj widzę. Napijmy się antidotum. O, żeż ty! Widzieliście skurczygnata? Skurczybyk jest za tym. Jak go tu, kurde? Jeszcze najgorsze to, że on strzela tak jakoś. Nie fajnie. Ja muszę tutaj sobie trochę życia nadrobić. Dobra, tutaj spadam. Dobra, trochę się odrodziłem. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Dobra, idziemy z powrotem do tego dziadygi. Bożeż ty, jak on tutaj się dostał? Spróbujmy go ob... A ja mogę coś biegać? Nie mogę? On mnie zaraz tu dziabnie. Spróbujmy. Najgorsze jest to, że... Jak go pokonać? Kurde, aż sam się teraz uchylam przed monitorem. A, dostał teraz pięknie chyba. A może nie? Nie, chyba ma pół tylko życia. No chodź. Dobra, mamy to. O. Jest! Dobra. Kurde, nie ze mną te numery, Brunner. Co tu jeszcze było? Spada. Dobra, idziemy dalej. Dobrze. Trzeba trochę miotku zdobyć. A co tu tutaj się dzieje? Jakieś takie zielone światło. Fluorescencyjne. Lara w wydaniu średniowiecznym, Paweł. Tak. No, w każdym bądź razie, jeśli chodzi jeszcze, wracając do Boruty, to właśnie szlachcic z Łęczycy to był. Zaginiona strona całun, który właśnie miał konszachty z siłami nieczystymi.
różne ciekawe rzeczy, ale ogólnie pomagał. To był taki zły i dobry jednocześnie. Natomiast no, trzeba było mu sprzedać swoją duszę. Dobra, idziemy dalej. Jakieś tutaj skażone grzyby, nie wiem. Trzeba wezwać jakieś siły porządkowe. No, to jest jakaś jaskinia chyba. Nie ma tego. Źle tu zrobiłem, bo tego patyczaka. Gdzieś znowu. Oj. Znowu ten ludek paskudek. Dobra, tu wrócimy za chwilę. Ja jeszcze pójdę za tymi ciastkami. Mi się to kojarzy tylko ten diabeł, co w rosochatych wierzbach siedział. Ale wydaje mi się, że idziemy i tak w tym samym kierunku. Dobra, ale wiecie co, bo mi się miodek by przydał. Dobra, ale chyba nie powinienem, chyba staje się zły, jak strącam te. O, są dwa teraz. Już? Dobra, mamy miodek. Ileż? 4 sztuki. Super. Tylko tyle? Gdzie jest jeszcze drugi? Nie ma drugiego. Coś jak to... Nie, na tą różę nie działa moją. Dobra. Czary mary, hokus pokus. Albo inaczej, hokus pokus, czary mary. Zapierdzielaj po browary. Ja znam tylko taki. Takie zaklęcie. Czasami działa, czasami nie. Na tego, na kogo je rzucę. Wiesz, oko. A tutaj? A jest, mamy kwiatka, tutaj włożyliśmy. Czy jeszcze czegoś tutaj ciekawego nie znajdę, ale chyba nie, także idziemy dalej. Tutaj jakie pajęczyny. A mogę je strącić? Nie, nic to nie da. A tu już tak. Myślałem, że posprzątam trochę. Cześć Marecki, witaj. Cześć Bartku, witam Markusza. Super zaklęcie. A? Znaczy... Tylko są dwa rodzaje zaklęć. Jeden jest taki mocniejszy, drugie słabszy. Hokus pokus, czary mary, zapierdzielaj po browary, ale to czasem nie działa. Możesz jeszcze użyć zaklęcia. No, chodź tu.
Jeszcze możesz użyć zaklęcia mocniejszego, które brzmi hokus pokus czary mary, zapierdalaj po browary. I to czasami zadziała, a czasami efekt jest zgoła inny. To co, słuchajcie, idziemy tutaj. Ale tu jest dużo tych. Tych kurde krasnoludów jakichś dziwnych. A nasza ścieżka idzie tam dalej. To ja może na razie tych tutaj, bo u nich jest za dużo trochę. Boję się, że jak tutaj ruszymy, to nie podołamy tym gadom. A tutaj jest jakiś coś. Czekajcie, zostawmy tutaj kwiatka. A znasz Staszka z Łęczycy? No oczywiście, Staszek z Łęczycy. Ale on jest już na emeryturze, Damian, wiesz? Emerytowany będzie ci odpowiadał. Emerytowany się nadaje. Ale to nie był chyba Staszek, to nie był Czesiek z Łęczycy? Damian, mi się wydaje, że to był Czesiek z Łęczycy. On tak fajnie mówił, Czesiek z Łęczycy. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakie serduszko. Nie no, podobają mi się te teleporty. The cat says that the stone says that. Yes. I think I get it by now. You can just tell me what the stone says. Perhaps he'd like to get a little more talkative about what he's doing here. He's blocking the way again. Yeah. And he won't budge. I can see that. But why? He moves for no man. That's why. Right. Just tell me what I've got to do this time round. Sounds like he could use a hand on the upside down bridge. You mean that bridge? He wants me to climb it. Mm-hmm. You'll know more when you get there. And otherwise, he won't let us through? You can't move mountains if you can't move yourself. Oh, the stone said that. Obviously. I mean, the cat said, obviously. I guess I'll go now. Znajdź sposób, aby dostać się na tamten most. Tamten? To znaczy, który? Za daleko jestem tutaj. Dobra, wracamy. That upside down bridge has always given me the chills. And now the stone wants me to climb it. O kurde, to ja tam gdzieś mam iść? Też ten kamień nie ma co robić. O, tutaj jaka zajebista łąka. Więcej stworów nie miała. A tam jest skrzynia. Idziemy do skrzyni. Może się uda. Hop, hop. Bierzemy to, bierzemy to. Bierzemy to. Bierzemy to. Oczko też się przyda. Spadaj. Tu ktoś gwiżdże sobie. Gwiżdże na mnie. Paweł, a jeszcze znam takie demonki, co mieszkają w Bieszczadach i zwą się Biesy i Czady. A, to słyszałem, słyszałem o nich. To już normalnie gwiżdże. O jest, i Boruta. Znowu mnie próbuje. A, idź ty. No dobra. Weighs the dwellers, judging them with her own soul. Why'd she fear the one who offers only that which helps us all? I know this old devil. Watch out for his words. What does he want? Business. But you can refuse. Odmawiamy pewnie. Heed,
Ale zobaczcie, kojarzycie skądś ten widelec? Przyznać się, kto kojarzy ten widelec? Hardly ever shuns my gifts. What say you? Nie, odmawiamy. I'd rather not. So be it. To skąd Damian kojarzysz? Znowu ten. Jeszcze jest? Kurde. Zrobimy tego, znowu zrobimy miotłę. Dobra. Cześć Marko. Kukowaty. Tak, jak to było? Ja kudłaty, durnowaty reperuję stare graty. Cześć Marko, witaj. Dobra, zobaczmy. O, otworzyliśmy coś i coś tu się zrobiło, tylko nie wiem co. Ale spoko. Dobra, to wracamy i zobaczymy. O, tu możemy kwiatka włożyć. Stajesz się życzliwa. No dobra, jesteśmy życzliwi. Nie chcę zestrzelać gniazd, bo wiem, że wtedy będę zła. Ale o, tutaj może coś w tej jaskini będzie. Dobra. O, tutaj źle to zrobiłem. No dobra, idziemy na ten most, co? Próbujemy się tam dostać. Tu jeszcze boboka. Kurde, muszę się zainteresować tymi naszymi tutaj legendami słowiańskimi, bo naprawdę tutaj leży bobok. Dobra. Dzięki tej grze naprawdę mnie zaintrygowało. Co to znowu? A, ten tutaj śmierdzie. Jak tu pójdę, to coś tu będzie ciekawego. Na pewno kwiatki. No czasami warto wchodzić w takie różne dziury. A, tędy trzeba iść. Oj, i się spieprzyłem. No, no, mówię, to ja mówiłem, tu akurat killera to ja uwielbiam. A słyszałeś, Damian, że mają kręcić... Może nie... już trzecią część killera, że jest taki plan. Czym tu się schylało? Kurde, nie pamiętam. Czekajcie. Ustawienia, sterowanie. Było coś takiego? Przypisanie, przycisk, klawisz, ruch, sprint, skok, kucanie, kontrol, dobra. Kontrol, idziemy. A jak dobrze pamiętam, to jakiś gatunek sowy po łacinie nazywa się bobok. A to widzisz, tego nie wiedziałem. Dobra, jesteśmy. A, jest skrzynia. Patrzcie, o to mi chodziło. Mamy ząbka. Dobra, no to dotarliśmy tutaj do skrzyni. Wracamy się teraz. Tak słyszałem, ja nadal czekam na tego killera z USA, co bodajże WB kupił scenariusz. To dopiero będzie film, co? Dobra. Nie chcę mi się już z nimi gadać. Tutaj możemy zjeść jagódki jeszcze. Żeby mieć pełnię życia. O, tu jest na pewno biedny ten jeżyk. Proszę. No.
Dobra, ja się tutaj... Jak się tam dostać? Co to jest? Cholera wie. Dobra, ale tutaj to ja sobie zejdę. Mam nadzieję, że mnie te dziadygi nie uwalą. A, tam są te potwory. Dobra, tutaj mamy to. Tutaj możemy zaraz połowić rybki, tylko trzeba te paskudy. Tutaj już z nimi zrobić porządek. Idę sobie rybki połowię teraz. Może coś ciekawego wyłowimy. Pójdźmy, Jasiu, oba. Nie pójdźmy, bo oba, bo malutkie, zbijemy go oba. Nie słyszałem tego. Znaczy Warner Bros., a nie wujek Bohun. Jaki tam wujek Bohun? WB to wujek Bohun. Żaden Warner Bros. Damian. Co ty gadasz? Dobra, wiecie co? Ja się martwię. Czy tu z tyłu... O nie, to tamto. Myślałem, że te niebieskie się pojawiły. I tutaj do mnie przyjdą. Ale dobra, to łowimy jeszcze raz. Warner Bros. Ma kanał? Na YouTubie? Nie znam takiego kanału. Tam jest niezła forteca. Co tutaj się tak telepie? Kurde, normalnie zaraz jak na grzybobraniu. Nie chcę nic się złowić. Może tu trzeba jakiś ten... Jeszcze jak... Nie, dobra. Kiwam w ucho. Nic nie chcę się złowić. Zastanawiam się... Może... Może nie. Trochę się boją. Oj. On tu idzie za mną. Oj. Patrz tu. O, można go trafić tutaj w tą rękę. Dobrze. Czekajcie, ja chcę jedynkę. Jedynkę. Dobra, myślałem, że on jest nie przez tą tarczę nie ten, nieśmiertelny, ale jest fajnie. Podoba mi się to. Dobra, czyli on nie jest taki straszny, jak go malują. Albo drugie. Dodo moje, Dodo ścigało mnie, Bobo ręce, nogi miało, kochać mnie chciało. Ciekawe. Miss, have you heard about these mad ants running amok all across the land? A real menace they are. Ants, you say? I might have heard something. Why are they such a problem for you? I can do work because of them. They eat all the bodies before I can drag them underground.
This does not look good in the records. Dobra, pomożemy może panu larwie. I'm faster than them, but I'm just one. I think honey would do the trick. But getting it without getting stung can be quite a challenge. Wish me luck. Dobra, dajmy mu. Did you figure out anything about this ant? A, to ja nie mam 7 plastrów miodu? But getting it without getting stung can be quite a challenge. Wish me luck. No dobra, ile ja mam miodu? A, bo my mamy tylko 2 plastry miodu. Dobra, to idziemy. Co ta róża robi? A, to tak to działa? No dobra, idziemy ten miód zebrać. A miód to można zebrać tutaj z tych latających tutaj sierścieni. Oj! Nie, tak się to nie robi. Oj, to też bolało. Oj, spieprzamy. Oj, to też nie było dobre. Ale mamy miodek. Oj. Tu jest jakiś miodek. Gdzieś tu jeszcze są miodki. Tu jeszcze coś płacze. O, mamy się tu jakiś lisek zabiegł. Dobra. A, mam teraz 1 plaster miodu. Dobra. Mamy 3. A, bo z tego co pamiętam, tylko kurde, jak tu szukać te plastry miodu teraz w tym kurde chaosie. Tych zbóż. Ile mamy w ogóle teraz tego miodu? 8, dobra, możemy iść zanieść i pomożemy temu. Ja się od razu teraz najem. Dobra. Did you figure out anything about this ants, miss? The ants won't be able to resist honey, and it'll keep them in one place for as long as you need. Honey? That's a great idea, miss. Hopefully that's not against the underworld regulations. No, pomogliśmy. Plusik do świętości. Mam słoik miodu, mogę pożyczyć. Poproszę, ale plaster ja potrzebowałem, a nie słoik. Co mi po słoiku, Morecki? I wish you luck. Dobra, jak mamy się dostać tam? Ja się pytam się. Dobra, to pewnie jest miodek. Gdzieś. Cholera wie gdzie. Kurde. No teraz bądź mądry i pisz wiersze. Jak tutaj się dostać? O! Tutaj coś ciekawego jest. Krzakach. I ząbek mamy. Przejdę jakoś? Halo? Już myślałem.
O! Kurde, ten ciska kamieniami. Szybko, kurde. Ale już go nie ma. Taka historia. No dobra. Ja tu chcę przejść. A, tu nawet byliśmy. Znowu ten kurde stwór. I w dupsko. I ba. Jak się tam dostać? Dobra, może trzeba tutaj wejść do tych kurde tutaj stworów. O, dobra, to z tych postrzelamy do niego. Ale trafa dam. O, i dostał. Dupsko. Nie macie. Kurde. Ja tu normalnie teraz jak ta, jak Lara Croft. Trzeba po cichutku. Tak wiecie. Co to było? Ktoś we mnie strzela. Co? Skąd to? A co to? A co to? A co to tak gna? O, to są jakieś miotki. Jakieś strzały. Jakieś takie rzeczy. To trzeba to zrabować. A tutaj co to leży? Spider trapped in amber. This one has seen this and that. Trust me. You'll just need to make it talk somehow. Nie macie. O, następny. No, spierdzielamy. No daj, spierdzielaj, spierdzielaj. Ojojoj. Ojojoj, to bolało. Ale on już nie żyje. Chyba. Strzeż się. Okej. Okay. Postaram się. Dałem ci kamień z wielkim la. Strzały są nielimitowane? No coś to, ja tu muszę widzieć, co chwilę je robić. 12 strzał. Także to nie jest jak w tym, jak w Rambo. Że on nawet nie przeładowuje. Nie, nie, tutaj tak nie ma. O, i tu są teraz takie. Dobra, ale ja teraz spierdalam. Miałem takie zabawy. O, i ten w dupę dostał i poszło. Dobra. Dorobimy strzał. Idziemy dalej się z nimi bawić. Coś tu leżało. O, są patyczki. No i gdzie ty biegniesz? I po co ci to było? Cześć, Agromarian. Coś mu tutaj wyciągnąłem. A tutaj co? Co tu się dzieje? Dobra. Obejrzyjmy sobie to miejsce. O, tu możemy zjeść coś. Się troszkę odrodzić. Tam jest skrzynia.
Jakby kto pytał. Czy jak ja w to strzelę, to coś się wydarzy? How many more are there inside? If only we had something sticky to seal that hole with. Chciałbym się do tej skrzyni dobrać. A tu jest babok. Musi znieść na most? Jaki znowu most? A ten znowu tutaj gwizdża. Dobra, ale ja chcę tutaj zobaczyć. Dobra. Tutaj. Dobra, mamy kryształki. Tutaj słyszę gdzieś pająka. Bierzemy oczko. Tutaj sobie zrobimy odtworzenie w razie, nie daj Boże, czegoś. Strzał trzeba uzupełnić w kołczanie. Czy strzał? Strzały. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Dobra. A tutaj są te nieładne pszczoły. Już? Jeszcze tam jest coś niedobrego. A, wystarczyło na raz, dobra. Ile tu... Ojojojojoj! Ojojoj! Ojojoj. To nie było fajne. Cześć, Rutkoś. Zaginiona strona, błądzący wzrok. Dobra, bierzemy tutaj miodek, który mamy. Jak widać, miodek się przydaje. Bierzemy patyczki. Ciach go. Dobra, tutaj patyczki. To trochę wygląda jak zwisające moszny jakiegoś wielkiego stwora. Dobra, nie powiedziałem tego. Nie słyszeliście tego. Dobra, tu można odrodzić się troszkę. Dobra, tutaj pozbieramy teraz. No, piór i patyków. Zawsze to są jakieś składniki na strzały, nie? Tam można jakoś wejść? Bym tam chciał wejść. Oj, co to było? A, to wybuchło. Dobra. Ja bym chciał tam wejść. Do środka. Jeszcze nie wiem jak. Ale wyjdziemy tam, nie? Jakoś może. Się. Jak tam wejść? Się pytam się. Może tutaj jakoś coś. O. Ale tu mi nic nie daje na razie.
O, to też mi nic nie da. O, chyba za wysoko skoczyłem. Ale pytanie tam w ogóle, czy jest tam po co wchodzić? Może nie ma takiej potrzeby. Tutaj wezmę sobie to. O. Dobra. O, tutaj coś jest, kurde. Niedobrego. Ale tu się nie dostaniemy. Co tam jest? Tam jest jakaś skrzynia. A co to? Mam za małą moc chyba na to. A, bo jestem życzliwy. Może dlatego nie mogę. O, ktoś tutaj chciał przeglądarkę. Ostatnimi czasy. To macie. No. Dobra, ale jak się tam dostać? O Jezu, znowu ten gnój. Teraz chodźcie. No chodź, chodź, gdzie ty? To jeszcze sprawdziłem. A, tutaj zostawię. Dobra, tu jest jakiś mosteczek. Jak tam wejść? Czekajcie, może tutaj jeszcze wlezę. Tutaj wlezę. No ale tutaj to już byliśmy. Tam jest ten kamień, który nam nie pozwala wejść. Może trzeba iść na drugi koniec tego mostu. Jak przy tęczach, nie? Pytanie, czy tu na drugim końcu tego mostu będzie dzban ze złotem. Dobra, idę za tym mostem. W ogóle, co my tu... Aha. Znajdź sposób, aby się dostać na most. Już byliśmy. Może tutaj coś? Aha, cip, 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 cip. A, nic nie mam. O. Gdzie jest plaster? Jakiś plaster miodu po nich. Niedobre stwory. No dobra, ale tutaj... O co chodzi z tym mostem? Dobra, tu jest jakiś plasterek, tu jest jakiś plasterek i tutaj jest jakiś plasterek. Tu włożymy kwiatkę.
Tu są pszczółki, ale nie atakowane. One nam nie powinny krzywdy zrobić. I zostawimy je w spokoju. Idziemy dalej za tym mostem. Może. Chociaż to nam chyba nic nie da, bo za chwilę tutaj coś się kończy. Ojojoj. Ten most chyba jest długi. No dobra. Tam jest kot. Może ten kot nam coś teraz powie. Nie, ten kot tylko by nas przeniósł do tego. Do chaty Jagi. Tutaj coś jeszcze jest ciekawego. What's down there? O kurde, jakie tutaj ciekawe miejsca są. Nie wiem, czy chcę tam schodzić, ale możemy spróbować. Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Spieprzaj, spieprzaj. Oj, to nie powinno się tak skończyć. No dobra, ale ja miałem się na tym moście skupić, kurde. Dobra, tutaj się najemy. Tu jest znowu ten kurde. Dobra, wracamy tam. Słuchajcie, ja muszę się na ten most dostać. To raczej chyba z tamtej strony, tak śmiem twierdzić. Dobra. Dobra, już jesteśmy zdrowi. Chociaż może nie. Kurde, jestem teraz trochę w kropce. No dobra, idziemy za tym mostem. Może z drugiej strony coś będzie. A, to znowu te dziadygi. Co tutaj jest? Ale nie, tu ja spadnę stąd. To nie, tego nie chcemy. Szukaj na filarach. Wiesz co, no ale tutaj za bardzo... O, tam coś jest. Ale cholera wie, co to jest. W ogóle zobaczcie, że ten most jest odwrócony. Tak jakby. Dobra, zejdziemy z powrotem na dół. O, tam w ogóle... Cześć, Ginger! Dawno cię nie było. Odnoszę takie wrażenie. Dobra. Tam jest skrzynia, do której też by się warto dostać. Tutaj w ogóle jest faktycznie coś ciekawego. Trochę jak przy cywilizacjach starożytnych Majów. A tutaj? On śpi chyba. Nie wiem. A, tu jest jeszcze skrzynia. Oj, oj, oj.
Nie chcę spaść. Dobra. Czarny 747. Siemanko, cześć. Przejdę? Jakoś przejdę. Zaginiona strona, eliksir łowcy. A tutaj ta głowa, widziałem, że gdzieś. Jaki przyjemniaczek. A, tutaj. No kawałek czasu minął, jak tam? Jakoś powolutku. Jakoś powolutku. Na tym chyba skrzynia też była. Dobra. Oj, tak nie powinno się robić. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Mamy dwa po trzy. To mnie cieszy, to lubię. Tutaj powinniśmy jakoś może wejść. Dobra. Może tam się uda wejść wyżej. Tam się dostać do tej skrzyni. Co to było? Ja pierdzielę. Tu jakieś straszne rzeczy się dzieją. Ojej. Przeraża ją te dźwięki. Bo nie wiem, co się dzieje, a ja nie lubię wiedzieć. Znaczy nie wiedzieć, co się dzieje. O, może tutaj wejdziemy. Cześć, Paweł. Witamy trzeciego Pawła. Pawła Brzezińskiego. A, tu jest wejście, dobra. Ale tych Pawłów? Dobra. Jest, jesteśmy. Mamy skrzynię. Dobrze, ząbek zaliczony. Dobra. Możemy spadać stąd. To sobie zrobimy do pełna. Teraz gdzieś może będzie ten teleport. Co będziemy biegać? Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Masz. Oj, następne dziadygi tutaj. Kurde. Tutaj ich jest dopiero. Oni są tu pod mostem. Może coś z nimi trzeba tutaj podziałać. To może zmieńmy strzały na te. Oj, oj, oj. One tak słabo latają te. One są chyba tylko bliskiego zasięgu. Po tej już będą lepiej latały.
się wkurwił. Oj, chyba ktoś we mnie rzuca. Kurde, co za mongo. Ale tu zaraz zdejmiemy strażników. Za daleko chyba jestem. O, dostał wczoraj. Dobra, mamy. Zdjęliśmy strażników. Możemy iść. Tutaj głębiej teraz. O, są i strzały. Są i takie strzały. Jest i miodek. Lubimy miodek. A tutaj? A tu są te, dobra. Cześć Jacku! Witaj. Się zakręciłeś. Zaraz dupę dostaniesz i się skończy. Dobra. Tutaj to zrobimy ich z tego. Dobra. A co to tutaj takiego? O. Nie, to trzeba tego. A ja tego kurde gada takiego strasznego nie widziałem. Spierdalaj. Co to jest? Kurde, co to było? Skąd ty się wziąłeś? Nie. Mam wrażenie, że był jakiś inny. A może był taki sam, tylko przeraził mnie. Halo? Jest tu ktoś? Halo, halo? Cip, cip, taś, taś. Jak to było? Do lwa, kurwa, do lwa. Wiesz co, to był chyba daleki kuzyn Shreka. Dobra, miodek wzięty. Wszystko już chyba tutaj skitrane. Idziemy jeszcze poszukamy czegoś. Nie denerwuj mnie. No, otwieraj. Paszczę. Co mamy ciekawego? Ząbek. No i fajnie, trzeba za chwilę wrócić do tego, do chaty Jagi, baby. Nie Jagi, przecież ja jestem Jaga. Do chaty baby, bo tam... A tam co? Tam coś jest strasznego? Czy ja już jestem w środku tych strasznych miejsc? Dobra, spróbujmy najwyżej. A, tam oni mieszkają. Dobra. Cześć, Rafik. Ja się chyba z tobą też nie przywitałem się z tobą. Także witam cię bardzo serdecznie. W nocy byłoby ciekawiej. Kurde, tam jest coś gorszego jeszcze. Dobra. Dobra, bier te patyki. Zobaczmy jeszcze z tej strony, czy tutaj niczego ciekawego nie ma. Ale chyba nie. Tam jeszcze widziałem za tą chatą jest jakieś przejście, ale to za chwilę tam pójdziemy. Ja chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze słychać. Nie, to jest tylko wejście. Dobra, to wracamy. Tutaj. O, to jest jeszcze miodek. To jest przejście do czegoś. Pytanie do czego?
A, do skrzyni. No. Gdzie są te... A, tu są, dobra. Jest i skrzynia, drodzy państwo. Cześć, Fancy. Wieczór dobry. Już koniec służby na Elfiku? Dobra, zbieramy. I teraz trzeba się tam jakoś dostać. Spadaj. Jakoś tu jestem w stanie przejść? Jak się dostać na ten pieprzony most? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ten przyjemniaczek. Dobra, klik ci w ucho. Dobra, ale jak tu wleźć? Tam jest jakieś przejście. Dobra, idziemy, zobaczymy, co innego pozostało. Tak, koniec, ale za krótkie te scenariusze. No tak, w maszynie dużo, dużo dłuższe są, to prawda. Dobra, uwolnimy ptoka. Znamy jednego ptoka, to pobratymców trzeba... A co to tam takiego? Ja pierdzielę. Co to za gad? Dobra, mam pełne. Uzupełniamy wszystkie możliwe... O, żeż ty! Szybko stawiamy tego gada. To za... O, żeż ty jeszcze te jakieś tu są, kurde. No, szybko. Spierdalaj. Oj, 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 oj. Jeszcze mnie tutaj osmradza. Zębów nie mył. Oj, oj, oj. Co to jest? Oj, oj, oj. To bolało. Bolało, spieprzaj. Gdzie on jest? A, dobra, on jak ma taką... Ojojoj, ojojoj, to bolało. Ojojoj, spadaj. Kurde, ty kościana gnido. Ojojoj, coś we mnie strzeliło. Ojojoj, spadaj. Ilu was jest? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Spieprzaj, spieprzaj. O, jeszcze tutaj ta gnida dworska mnie tutaj...
Dobra, czekajcie. Co? O cholera, trochę mi się kończy życie. Trochę mi się kończy życie. A gdzie będę z tym gnojem walczyć? Co bardzo? Oj, znowu coś mnie udziabnęło. Oj, 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 a jeszcze nie mogę się szybko poruszać. Chyba nie żyję. Kontynuuj, jeszcze raz będziemy próbować. Trzeba tego stwora jakimś sposobem, tylko cholera, jeszcze nie wiem jakim. Może te, faktycznie muszę te... No właśnie, z grobu powstałem. Co tu, ty kurde? Oni tu znowu łażą? Znowu muszę się z nimi bawić. Dobra, gdzie jestem? Ja muszę się dostać... Gdzieś. Tu. Tu muszę się dostać. Znowu mamy te rzeczy fajne. To ja sobie pozbieram. Coś tu we mnie rzuca. Nie wiem tylko co. Dobra. A, już wiem co. Dobra. A teraz w którą to stronę było? Czekajcie, zjem sobie. A, tam jest jeszcze skrzynia, której nie ten. Ale śmierdzi, no. Tutaj gdzieś było zejście do tych... O Jezu, znowu to... Nie lubię tego śmierdziona. A, nie złapało go. Dobra. Jeszcze jedną próbę muszę... O, żeż ty. Będzie się ze mnie nabijał. Dobra, mamy go. A teraz gdzie... Muszę sobie przypomnieć. Gdzie był tamten? A, to czekajcie, czekajcie. Gdzie to było? A chyba tam gdzieś. Nie tam. Nie, gdzie to kurde było? O, it's you. Spy's been waiting for you the entire spring. He had some okay. Zobaczmy, co tu będzie. Nas jeszcze nie było. Dobra. Idziemy dalej. Ojej, tu jeszcze wy.
Ale za to mamy tutaj. O, jakieś. Spierdzielaj, spierdzielaj. Już? Dobra. No dobra, to mi się podoba. Dobrze mieć jest w zanadrzu miotłę. Pareski się odezwał, czekaj. Czekajcie, czekajcie, coś tutaj. To jest chyba paj. A, tu wisisz, kurde. No, wiesz. I tutaj jeszcze bierz. Dobra, zniósł sobie jagódek. No dobra, ale ja chciałem na ten most wejść. Gdzie jest? Tutaj jest. Aha, to my musimy... Dobra, jakoś to obejść z powrotem. Ja chciałem tego potwora jeszcze tylko dzisiaj zabić. Oczywiście, jak się uda. Spada. Nie to chciałem, ale dobra. Miodek biorę, miodek się przyda. Oj, oj. Tego nie było w planach. Dobra. Dobra, zbieramy wszystko, co tutaj się nam przyda. Co tam? Tam jeszcze jakieś te... Dziwne, tu patrzę, czy czegoś tu nie ma ciekawego. Nie. Tylko patyczki. Dobra. Aha, tam nie przejdziemy. Dźwięki stąd dobiegają. Szkoda, że nie mogę nic z tym zrobić. Taka ciekawostka. Dobra, my jesteśmy tu. Dobra, to ja obejdę. A tędy jak pójdę? Dobra, tutaj tak, no tu tak. A, dobra, jesteśmy. Już wiem gdzie. Dobra, już się właśnie odnalazłem w tej rzeczywistości. To my tutaj musimy włożyć kwiatkę, aby się tu odrodzić w razie czego. Dobra, i tutaj zmartwychwstaniemy. Tak, a my mamy tutaj do... Źle dobrze pamiętam, gdzieś coś... Nie, gdzie to, kurde, było? Źle pamiętam. Z drugiej strony. Tutaj to gdzieś coś jest. O, tutaj jestem. No dobra. Gdzieś tutaj mogą się teleportować, dobra. Ale tu może nie chcę. Tu się teleportujemy. Zaraz koło tych dziadygów. Dobra, trudno. Spierdalaj, spierdalaj.
Oj, oj, oj. Więcej to was tutaj Bozia nie miała. No dobra, przynajmniej teraz mamy miotko trochę. Dobra, możemy się tutaj jeszcze trochę dożywić. Nie wiem, czy ja dobrze widziałem, że na tym też jest skrzynia. Ale dobra. O, jest tutaj ten stwór. Dobra, nieważne. Idziemy znowu z tym stworem powalczyć. Dobra, przygotujmy się. Na pewno to, na pewno to, na pewno to. Tutaj też sobie wezmę. No to co? Ruszamy. Wtedy stamtąd przyszliśmy, pamiętam. Trochę z innego miejsca ruszymy. O, teraz nie możemy. Spróbujmy go tym. Ojej, oj, tego. To nie powinno się włazić. Tak. On chyba tutaj jakieś czar na mnie rzuca. Ojej, oj. Spierdzielać. Jak tu się kurde z nim walczyć? Może jak to? Co ja wcisnąłem? Kurde, jak z tym walczyć gównem? No jeszcze czekajcie, jak tutaj stanę. Oj. On mnie trzyma w jakimś... jakiś czar ma na mnie. Jakiś czar. Gdzie on teraz jest? Oj, nie, on chyba mnie zaraz dziabnie. A, tam teraz się schował. Kurde, miałem go prawie. Oj. Oj, 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 właśnie, cholera. Dobra, jeszcze raz, kontynuuj. Próbujemy, nie? To jest dzisiaj cel, pokonać tego. Ale mam właśnie pomysł teraz. Trzeba spieprzać tam na samą górę. Tak zrobię. Dobra. Zmartwychwstałem. Okej. Tu, tu, tu mamy, dobra. Dobra, spierdzielam. Dobra, biorę miodek, biorę miodek, biorę miodek. Teraz tak, tu, tu, tu. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Czyli muszę się odwrócić. Okej, okay, już sobie przypominam. Gdzie jest ten babok? Babok. No dobra. Tu jeszcze... Nie, nie mam tu nigdzie. No trudno. Dobra, spierdzielaj, Adaś.
Pierdzielaj, tam na górę. Stąd jakoś tak mi było łatwiej. A coś tu mam? Nie. Ojojoj. Oj. Kurde, już? Prawie mnie mają? Nie wiem, czy to był jednak dobry pomysł. Nie, z tych strzał lepiej sobie radzi. Nie, spierdzielaj, bo on teraz tu jakieś te, jakieś dziwne moce na mnie chce uprawiać. O, dobra, dostał. Kurde, nie zdążyłem. Kurde, znowu już się zabezpieczył. Dobra. Oj, spieprzać, spieprzać stąd. Spieprzać. Możesz ty. O nie, 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 nie. To już jest końcówka. Chyba się nie uda. Ja pierdzielę, jak ich pokonać? Nie. Muszę ich, kurde, pokonać. My idziemy tam. Tam już jest... A czekaj, a mogę stąd tego smoka dziabnąć? Nie, muszę podejść. To byłoby zbyt proste. Oj, trochę za dużo teraz straciłem. Ale dobra, bierzmy ten miodek. Znajdźmy... O, tam jest, są jakieś jagódki. Ja sobie jagódki zjem. Mamy pełnię już siły. Tu, tu, tu. A, jeszcze możemy spróbować podziałać tym. No, przecież naszą miotłą. Spróbujmy, zobaczymy, czy one coś dadzą. Znowu, kurde, ty to wcisnąłem. O, właśnie. Ta miotła będzie genialna. Już? Ja, już. Że to się na tą miotłę wcześniej nie wpadłem. Ona ściąga uwagę tych wszystkich gnojów. Dobra, to idziemy. Jesteśmy przecież u podnóża tego mostu, nie? Coś zapłonęło. Co dalej? O, skończyły mi się te potyczki.
Trzeba coś tu trochę pozbierać patyczków. Dobra, mamy patyczki. To powinno być jakieś przejście czy coś. Co tu się stanęło się? To jest jakaś łamigłówka chyba. Jeszcze coś? Nie, tu wcisnąłem. Pojawiły się tutaj te takie coś. To wejdźmy tam z powrotem teraz. Spójrzmy na to z góry. Może coś tu muszę nacisnąć? Nie. No zobaczcie. Konar zapłonął, tak. Nie, tutaj nic nie ma. Tylko co dalej? Czekajcie, jeszcze jedną rzecz. Ojejku, znowu ty. Masz, baw się z nim. No. Może tutaj teraz. Nie. To co tu może chodzić? Ale nie, coś tutaj wisi teraz. Tego wcześniej nie było. Szkoda, że nie mam maca, bym mu fajnego donata wysłał. Mac w takiej gry nie gra. O co tu chodzi? No dobra, tak czy siak, słuchajcie, pokonaliśmy tego dziadyga. Nie wiem. Ona coś powiedziała, jak tam... Czekajcie, a tutaj już nie płonie? Gdzie światło, tam i cień. To może teraz tam przejdziemy. Bo teraz się ten księżyc pojawił, a tam ten gnój
mówił, że musi się zmienić. Dobra. I co teraz? Nie. To nie rozumiem. Oj, trochę za bardzo. Co tu chodzi? Dobra, przemyślę to sobie. Cześć, Peter. Na spokojnie. Dziś już nie będziemy tego już rozkminiać. Ważne, że tego gnoja udało się pokonać. To wskazuje jeszcze... Zobaczcie, to wskazuje prosto tam. To jest pod kątem. Tamto też wskazuje prosto. I tamto jest pod kątem. Kurde, nie, to mnie jeszcze... Jeszcze mnie to mierdzi. To tutaj wskazuje. Nie. To by coś tu miało być? Może... Tu jakieś kwiatki rosną teraz. Tutaj coś... O! Czekajcie. Tego nie było. Chyba, że ja muszę teraz gdzieś pójść w tych kierunkach. Na przykład to pokazuje gdzieś tam coś. Tylko co? Dobra, nie w mordę, nie wiem. Trzeba się zastanowić. Nie trzeba jakoś poprzestawiać, tylko nie mam jak, wiesz? Też myślałem, tylko że jak podchodziłem do tego... No czekajcie, może ja tu źle podchodziłem. Nie mam jak się za... A, to tym się przestawia! Dobra, w ten sposób. Bo wiesz, zawsze jak do czegoś podchodziłem, no to się ta łapka pojawiała, nie? No dobra, jak to teraz poprzestawiać? Może na to trzeba wskazać. O. Dobra, dzięki Rafik. Tak, tylko widzisz. Też na początku myślałem obrócić, tylko widzisz, jak podchodzę do tego, to nie mam żadnej łapki, nie? Bo taka się łapka pojawia, jak coś mogę z czymś zrobić. A tutaj nie ma, ale mogę czarami w ten sposób. Dobra. Widzisz, takie numery. Dobra, dzięki Rafi. Widzisz, jak to dobrze mądrego posłuchać. No, obracaj się. Well done. Wow. Normalnie jak Indiana Jones. What's inside? Zaginiona strona zamyśleń przyjaciela. No i co?
No ja muszę się dalej na most dostać. Dobra. Będziemy to rozkminiać następnym razem. No nic, bardzo dziękuję wam za dziś tutaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No i co, widzimy się jutro w mroźnych przestrzeniach Frostpunka. Także już teraz was gorąco zapraszam. Będziemy dalej walczyć z kryzysem mrozu, zimna i braku węgla. No nie mówiąc już o kryzysie zaufania społecznego. Także kto ma ochotę, zapraszam. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Recki na pewno nie będzie tak źle. Dobrze, dla tych, co zostali, to tak a propos tutaj bujt, bajt i bajek. Mam dziś pytanie odnośnie misia uszatka. Wiecie, dlaczego misiu uszatek śpi na podłodze? Bo ma klapnięte łóżko. Trzymajcie się, dobranoc, cześć.